Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Kałach i widzimy się w kolejnym odcinku Herz of Iron, Their Finest Hour. Herz of Iron, Their Finest Hour, już mi się to myli. Dobra, a propos, muszę Anglię ogarnąć z tymi buntami, bo tutaj ciągle ktoś mi jeszcze niszczy fabrykę, wiecie? I mnie to bardzo, ale to bardzo irytuje. Stali piątkę potrzebuję, dawaj Ameryko. Dobra. Ameryka jeszcze nie jest w stanie wojny. Dobra, no dorzucę tutaj do Londynu jeszcze jeden oddział. Na Białorusi przegrywamy powietrznie, prawda? Miejmy nadzieję, że coś tutaj się ruszy. W Grecji. Który to jest? Ty jesteś Grekiem, tak? Uderz, kumplu. Niech uderzą te moje siły, może się zaczną przedzierać, bo już nas tak zepchali cholernie, że to jest poezja. Czy w Turcji dalej dokonuje popularności swojej partii? Tak, 41%. Uzasadnia cele wojenne, których obiektem jest Turcja. Pobierz obiekt narodowy. Dobra. Okej. Spójrzmy sobie jeszcze na mapę oporu. Aha, czyli jak nie tu opór, to tu opór. No dobra, spoko. Jak tam budowy? A propos budów, to wszystko teraz się będzie odbudowywało. Nic nowego na razie nie powstanie. Na szczęście aż tak dużo gumy na razie nie potrzebuję. Zaraz sobie przeniosę siły powietrzne. Muszę tutaj cały czas mieć wgląd w mapę oporu. Dobra, opór zniknął. Tutaj jeszcze jest opór, ale to jest na terytoriach typowo niemieckich. Tak, dobra. Gdzie jest jeszcze opór? Tutaj, ale to już mnie to nie interesuje. Związek Radziecki, gdzie... Przecież oni tu nie mają wojska. Wchodzimy jak najgłębiej, się wbijamy. Czy Niemcy będą wygrywać? Tak, będą wygrywać. Raczej już tutaj powinni ich rozbić, ale Niemcy naprawdę dają dupy mega. Włosi tutaj za to w Afryce cisną. Tutaj Japończycy będą teraz wchodzili do Indii. Związek Radziecki to tutaj pocisnął Japonię, że w ogóle to nie ma co. Wejdźmy na Krym. Wiecie co? Ja się zajmę po prostu wejściem na Krym. Ty czym ty dowodzisz? Jakimi ty dywizjami dowodzisz? Gdzie są twoje dywizje? Tutaj, tak? No to na co ty czekasz? Tutaj nie ma wojska rosyjskiego. Podejdź. Dobra, tego mi raczej nie zajmiesz, nie? Za mało będziesz miał dywizji. Rusz. Wejdę teraz na Krym w tym odcinku. Mam tutaj jakieś dywizje czołgów słabe. Coś mi się to w ogóle rekrutuje jeszcze, bo się zamuliłem. Piechota, kawaleria i jakieś tam średnie czołgi. Dobra. Wchodzić. Nie ma naprawdę na co czekać. Ty na Sewastopol. Te dwie dywizje pchacie się tutaj. I wiecie co zrobię? Zrobię teraz tak. 17 dywizji, 18, 19, 20, 21 dywizji będzie teraz. Tylko gdzie mi to wojsko się tutaj przydało? Tutaj, czyli ja cię podłączę i wiem, że to są dywizje niezorganizowane, które będą zażerały dużo zaopatrzenia. Czekajcie, region kubański. Tutaj mam właśnie straszną nieprzewagę w lotnictwie, że tak powiem. Ile tu jest? Tu są tylko myśliwce. Czy posiadam tutaj jakieś lotnisko? Latać mi nad tym regionem kubańskim teraz. Miałem sobie zrobić nowe warianty samolotów, ale odpuszczę na razie. Dobra, niech te samoloty się przeniosą. Okej, i działajcie mi tutaj, prawda? Niech mi tutaj działają na Białorusi, ale tu jest strasznie dużo samolotów przeciwnika. Aha, czyli Sewastopol jeszcze nie został podbity. Czekajcie, trzy dywizje potrzebuję, tak? Tu są cztery dywizje, ale to idą te dywizje. Dobra, trzy dywizje potrzebuję. Raz, dwa, trzy. No trudno, nie mam wyboru. Muszę po prostu dać Andersowi pełną armię. Bo Anders mi tutaj będzie wchodził na Kaukaz, prawda? Dobra, zmiażdżmy po prostu tutaj tych panów. Weźmy sobie jeden czołg lekki i wyślijmy go tutaj. Zajmijmy ten Krym po prostu. Sewastopol niech upadnie. Dobra. Te dywizje już jadą, płyną. Nie, dobra. Dobra. Wy sobie zaatakujcie. Za chwilę powinien pokazać się event. Wiecie, że Sewastopol upadł. Upadek Sewastopola event. O cholera, ale wy tutaj macie... Czy to jest moje terytorium? Nie, to jest wszystko niemieckie. Patrzcie, Niemcy praktycznie nie mają wojska tutaj.
ale nareszcie coś się zaczyna dziać. Tutaj dywizje norweskie, piechoty. Ale przecież wy ich powinniście tu zmiażdżyć. Przecież Niemcy mają takie wojska, że ja pierdzielę. Dobra, nieważne. Panie Anders, chciałbym, żeby pan tutaj linię frontu... O właśnie, i podłączę pana tutaj i każę panu przygotowywać plan ataku tutaj na Kaukaz. Bez tego wodnego. O właśnie. Dobra. Niech tutaj pan się przygotowuje. Nie mam pojęcia, gdzie jest wojsko rosyjskie. Czy oni mają wojnę z Finlandią? No właśnie w tym problem nie. Aha, uzasadniają cele wojenne. Wiecie co? Ja też uzasadnię cele wojenne i każę Niemcom wreszcie działać. Nie ma sensu, żebym tam cokolwiek wysyłał. Konie mi się, na szczęście mi się zrobiły. Dobra, teraz sobie zabezpieczę. Tutaj gdzieś były problemy. Tutaj moje koniki próbują coś zrobić, uzyskać w tej Grecji dalej. Ja tu gdzieś miałem dużo konnicy, tak? Tutaj ją wyślę od razu. I mapa oporu. No dobra, tu ją będziemy zaraz rozdzielać. Ale wezmę sobie ustawię na budowę tak. Czekajcie, poczekajcie, bo ja tutaj za szybko to staram się wszystko zrobić. Badania. 14 dni, 42, to ok. Budowa. Cztery fabryki naraz mi się odbudowują praktycznie, tak jakby cztery razy infrastruktura. 116 chodzących. Czy ja bym potrzebował więcej fabryk cywilnych, czy więcej fabryk wojskowych? Dobra, rozumiem, czyli po prostu to mi wystarczy. A teraz sobie troszeczkę zrobimy fabryk wojskowych. Już nie będziemy tutaj świrować i zrobię to nawet na terenie Węgier, bo Węgrzy mi tutaj się nie sapią, wiecie, tak jakby. I nie buntują, dobra. Czyli niech te fabryki się odnawiają, ok. Wiem, że tutaj generała Andersa te dywizje są niezorganizowane i niedoświadczone, ale one mają jak najszybciej po prostu mają mi wejść tutaj, widzicie, na Kaukaz i zająć te pola ropy, żeby odciążyć trochę. Dobra, jednak rosyjskie dywizje zaczęły wracać na front. Panie, ty masz tutaj chyba zaatakować dywizję 17, nie, to jest Rzeszy. Panie, słuchaj, to ma być Blitzkrieg. Nie. Ty to. No, po co ja tak próbuję zaatakować głupio? Poczekajcie, narysuję sobie jakiś normalny plan. Ty masz podejść mi tak, stary. Tu i masz się bronić na tych rzekach. Bo ty masz pod sobą dużo dywizji, więc. Okej, no powiedzmy, że będzie to dobre. 47 dywizji, przygotujcie sobie ten plan. I Andersa, z racji, że ma tu całe wojsko, już wysyłam tutaj po prostu na Kaukaz, nie? Anders ma tutaj atakować już. Aha, czyli tu też są wojska rosyjskie, ale tutaj mają dominacja powietrzna wroga, czyli nasza Finlandia odrzuca radzieckie żądania, czyli poczekajcie, czy to znaczy, że... Aha, czyli oni jeszcze nie są w stanie wojny, prawda? Faszystowska tutaj jest bardzo niska popularność. O, Norwedzy się odbijają. Patrzcie, 36 dywizji piechoty niemieckich. Piechoty niemieckiej, przepraszam. Nie dają sobie rady. Nie wiem, jeżeli ja bym nie zajął Anglii, to był koniec chyba kampanii, bo naprawdę oni nie mają mózgu. Dobra, ciebie zrobię po prostu tak. Na Kijów cię wyślę. Chyba źle kliknąłem. Dobra, czy Andersa dywizje atakują? Tak. Mam nadzieję, że nabiorą doświadczenia. Zaopatrzenie to jest konkret gówno, więc nawet nie zamierzam zwracać na to uwagi. Znowu mi czegoś brakuje, stali razy dwa. Wiecie co, ja sobie wezmę to może tak, o, i działajcie. Niech tej stali będzie jeszcze więcej. Jeszcze czegoś mi brakuje? Dobra, nieważne, prawa, a propos praw. Wolny handel. Plus... 15 plus 10, to dobra, niech będzie. Pełna mobilizacja, tak. Pełny pobór, tak. Dobra, mamy tylko milion wolnego manpowera. Bomba się teraz będzie robiła. Tu sobie chyba to zrobiłem. Poczekajcie, marynarka wojenna, sojusz z Litwą, tego nie potrzebuję. Tak tutaj nic nie potrzebuję już z tych projektów.
Okej, to się zrobiły badania. Dobra, unowocześnienie lotnictwa. Czy mógłbym to pójść? Poczekajcie, modernizacja armii działa. Modernizacja. Nie potrzebuję tego na razie. Unowocześnię sobie lotnictwo i zacznę sobie badać, tak. 42 rok, czyli to by było fajne, wydajność pozyskiwania surowców, tutaj się robią te budowy 19 dni, okej, czyli wezmę sobie ciebie. Aha, czyli tylko jedno badanie, no dobra. Tutaj dywizji Rzeszy Niemieckiej, tutaj moje dywizje już wchodzą na Kaukaz, jak można zauważyć. O, ktoś spiskuje USA, spiskuje przeciwko nam, no dobra. Czyli za niedługo stracimy praktycznie całą stal. Dobra, panie, słuchaj. Czy dywizje się przygotowują? Niektóre dywizje nie są na pozycjach. Pokażcie mi, jak to wygląda. O, Jezus, ale to musimy ich zacząć męczyć. I wiem, że plan będzie niekorzystny. Ale ty uważaj, używaj go trochę rozważniej. Teraz może Anders używa niech swojego planu agresywnie. Tutaj Grecy nas... No, Grecy nas wypchną. Prawda? Grecy nas... bez problemu tutaj zaczną wypychać. Unicestwijcie mi tę dywizję. Unicestwcie. Boże. Gdzie ty masz jeszcze front? Ty tutaj nie masz już frontu, w tym problem. Chyba, że coś przeoczyłem, dobra. Dobra, unicestwiliście. Chciałbym, żebyś ty miał po prostu front do obrony tylko tutaj, o. I żebyś bronił tego. Tymi 22 dywizjami, broń tego. Nie, to był mój błąd. To był mój błąd. Jestem debilem. Ty masz mieć front, stary. Ty masz do tego frontu przynależeć. O, właśnie o to chodziło. Patrzcie, ty masz atakować na Stalingrad i masz działać. Ty masz mieć front tutaj. O, właśnie, i masz się bronić. Okej. Weźmy sobie może jedną dywizję konną do Kijowa, żeby oni mi tu przestali szaleć po prostu. Czy tobie na Kaukazie się powiedzie? No właśnie o to chodzi, że nie wiem, czy ci się powiedzie, stare, na Kaukazie. Ale powinno, bo te jednostki są jakby okrążone, nie? ZSRR nie wypowiedziało wojny Finlandii, ale ja to zrobię. Niemcy tutaj w ogóle nic nie robią praktycznie. Dobra, mam pomysł. Mam tu jakieś czołgi. Dobra, przydzielę to. Cancel. Cancel. I wy się róbcie na najniższym priorytecie. Tutaj gdzieś mam jakieś słabe dywizje, nie? Przedzieliłem 7 dywizji piechoty. Wezmę tutaj generała jakiegokolwiek, byle jakiego. I każę wam się strategicznie tutaj przemieszczać. No muszę im pomóc po prostu w tej wojnie. A propos wojny, Anglia jest okej, okay, dobra. Dywizje moje wchodzą na Kaukaz. Nie są w ogóle doświadczone, ale myślę, że doświadczenie powinny zdobyć teraz. Myślę, żeby ich tutaj jakoś nie okrążyć. Ale wolę najpierw zająć naprawdę Kaukaz. O właśnie, w ten sposób. Weź mi się tutaj, wbij. To jest czołg lekki. Czekajcie. Deszyfracja. Czy ja to chcę? Czas badań minus 5. 500 dni do reaktoru. Dobra, wezmę to. Nie mam wyboru. No, wolne fabryki, ale jak wolne fabryki? Ha, zapełniliście to. No dobra, no to Kania już jest na full. Dobra. Wow, nawet tych flot to ja mam nawet dużo, więc niech się maganyzują, nie, te dywizje. Dobra, oni zaczęli łapać trochę doświadczenia, ale widzę, że to jest... Okej, okay, ale widzę, że to jest jednak taka, wiecie, syzyfowa praca, ponieważ... tym dywizjom będzie bardzo, ale to bardzo ciężko złapać jakiekolwiek doświadczenie. Tak jak moim wojskom będzie się przebić bardzo ciężko w stronę Moskwy. Mam nadzieję, że tylko moje dywizje dojdą. Dobra, idą jak najszybciej te 6 dywizji. Ja ich tutaj okrążę, wybiję i ja to unicestwię. To wszystko tutaj tymi 6 dywizjami się postaram. Dobra. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w praniu, nie? Czy ja w ogóle dojdę do Stalingradu.
Dobra, USA spiskuje przeciwko nam, no spoko. Dobra, może tutaj ten region kijowski opanujemy jakoś. Mam nadzieję, że te dywizje wejdą na pozycję wreszcie, bo to jesteście wy, prawda? Nie, nie chciałbym, żebyście tak atakowali. To jest straszny pomysł na atak. Po prostu stójcie i się brońcie, nie? Grecją zajmiemy się później, jak będę miał wolne jednostki i będę mógł sobie ich po prostu wybić. 7 dywizji polskich bym prosił tutaj, żeby przyszło. Budownictwo 4 to świetnie, to jest bardzo dobry projekt. I budownictwo, ojejku. To sobie odpuszczę. Tego nie potrzebuję, to się robi. Tego nie mogę. 44, 50% pustołka. O kurde, pustołka, przepraszam, pustołka. Dobra, przeciwpancerna broń piechoty, niech będzie. Dobra, Anders, bo ja tutaj za dużo rzeczy muszę ogarniać i latać po tej mapie jak wariat. Ja nie wiem, czemu wy na przykład nie wchodzicie dalej, nie? Czemu wy się nie wbijacie, jeżeli macie tutaj dostęp do ataku, dostęp, żeby zaatakować i wejść swobodnie na pozycję wroga? Ja tego nie rozumiem. Przecież ja zaraz mogę podejść praktycznie pod Stalingrad. Tylko że pierw chcę zająć ten cholerny Kaukaz, jak widzicie. I tutaj 24 dywizji Andersa. Widzicie, jak szybko załapali tutaj doświadczenie? Już niektórzy są zawodowcami, o to chodzi. Nie miałem czasu po prostu na szkolenie tego wojska. Powinienem ich tutaj łamać, cholera jasna. Czekajcie. Przyszły te dywizje? Tak. Czy tutaj mogę przejść? Mogę, dobra, to idę. Zajmę się troszeczkę tym, niech się w Rosji dzieje co chce. Dobra, zajęliśmy, pięknie, okej, okay, jest świetnie. Zostałem zaatakowany, ale to tylko jeszcze lepiej dla mnie. Tutaj mam karę minus 25%, ale i tak uderzę tymi poborowymi. Najważniejsze to jest po prostu wybić przeciwnika, nie? W tym miejscu. Pomóc Niemcom, dobra, lepsze wyposażenie piechoty. 400 dni. W to na razie nie będę szedł. Nie, 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 nie. A zrobię sobie te, tutaj rakietówki. Aha, właśnie, produkcja. Podmieńmy sobie, jak mam tutaj zaawansowaną artylerię, to podmieńmy sobie na wyposażenie piechoty. Lepszy poziom, tutaj jeszcze stali potrzebuję na pewno. Dobra, dajcie mi więcej stali. Wszystko idzie od Amerykanów. Dziękujemy wam, Ameryko, za sponsoring naszego wielkiego kraju. No i podchodzę tutaj, prawda? Albo wiem, co zrobię. Podejdę po prostu na B tutaj, na strategicznym przemieszczeniu się i się zajmę troszeczkę tutaj tym, co się dzieje. Stal. Znowu stali potrzebuję. Dobra. Jezus, już mi tak gra laguje, że to jest naprawdę koniec świata. Wszystkie kraje walczą, procesor słaby i tak się dzieje. Podejdź tym czołgiem, wiedź. Wiem, co zrobię. Odetnijmy ich po prostu. Niech ten czołg... O kurde, tu są góry, ja pierdzielę. A ja piechoty górskiej nic nie przygotowałem na Kaukaz. Nie podejrzewałem, że w ogóle tak daleko zajdę. Niech USA sobie spiskuje przeciwko nam. Polskie wojsko jest. 7 dywizji, dobra. O kurde, oni tutaj w pełni zorganizowani są. Ale organizacja mi spada tragicznie. Co w tej Grecji? Czy ta Grecja dalej się stąd wypycha? No dalej, cholera jasna. Szlak by to trafił. Dobra, przyznaczyć mi te koniki. Tutaj idźcie. 20. Nieważne. Żeby szybko zajęła produkcja, garnizon Portobrona. Zrobię sobie tutaj. Dobra. To mi anulujcie. Zrobię sobie tutaj dywizje, które będą automatycznie najszybciej wystawiane tylko raz i dodamy sobie je jako oddziały takie garnizujące.
Dobra, walić mi ten czołg, tutaj ma napierdzielać, musimy zająć Kaukaz, nie? Świetnie, bo tutaj moje dywizje się chociaż posunęły do przodu. Pod Moskwę to my nie dojdziemy, nie ma takiej opcji, z tego co widzę. Tutaj Niemcy mają jeszcze problem z wojskiem tutaj norweskim i szwedzkim, żeby je w ogóle pokonać. Tutaj moje dywizje prawdopodobnie się będą przedzierały. Poczekajcie. Dobra, udało się. Zdobyliśmy tą prowincję. Niech tutaj się przeorganizują moje dywizje, niech troszeczkę... Wygrywamy, no oczywiście. Niech troszeczkę tutaj organizacja podskoczy, a zresztą... Po prostu chcę ich odciąć, nie? Chcę tutaj zrobić, żeby te dywizje znowu wybić, bo Niemcy to widzę, że... Oni to tak do ataku się nie śpieszą, nie? Oni będą tylko stali i się bronili, ale nie rozumiem dlaczego. Przecież to jest wojna, którą powinniśmy już wygrać bardzo dawno temu. Znaczy, my powinniśmy wygrać. To jest wojna, która powinna zostać skończona już bardzo dawno temu. Elementy rakiety, silniki, ojejku. Ja nie potrzebuję stacji radarowych i ja sobie nie robię teraz żartów. Naprawdę nie potrzebuję. Dobra, róbmy. Japonia uzasadnia celem, którą wzywa... Jezus, no to się zaczęło. USA dołączyło do aliantów. A jak w ogóle tam sobie ta nasza Japonia radzi? No tak 50-50. Ropy 60 i stali, dobra. Skąd mogę wziąć stal? Czy Rzesza Niemiecka mnie zaopatrzy w stal? Skąd mogę wziąć ropę teraz? Wenezuela. Z Argentyny. Z Peru. Z Iranu. Z Meksyku. Nabierzmy tej ropy jak najwięcej. Ropa zero, dobra. Udało się. No Japonia została tutaj stłamszona, nie może nawet przejść dywizje syjamskie. O Jezu, ale wy macie wojska do broni. Wenezuela, niezrealizowany import. Dobra. Bazy wojskowe się robią, zróbcie mi bronię na full chociaż. Tutaj, tak. Atakujemy, prawda? Zajmować prowincję. Chyba już mi raczej stąd nie powinni uciec, prawda? Mhm. Raczej to już tutaj jeszcze coś zaczęło ruszać, z tego co widzę. Wezmę połowę tych dywizji. Każę im uderzyć na północ. Dobra, blokujcie to. Anders uderzy na Kaukaz. Anders to ten Kaukaz ma zająć, ale nie w ten sposób, w taki jak ja chcę. Ty masz, Anders, pójść tutaj. I później unicestwić wszystkich tutaj na Kaukazie. Dobra. Przygotuj się, go, nawet nie będę czekał na twoje przygotowanie. 19 dywizji konnych i tak dalej stoi i się broni. Dobra, wiecie co, ja ten odcinek już skończę. I widzimy się w następnym odcinku. Siemanko.